Ostatnio trafiła w moje ręce ciekawa reguła, która pozwala na przyspieszenie procesu wymiarowania czy detalowania detali właśnie na naszym rysunku. W jaki sposób ona działa? No zobaczcie, mam dwa rzuty zrobione naszego modelu. Wystarczy, że ją uruchamiam taką regułę i natychmiast mam wymiary przypisane. Dodatkowo tu mam też taką zdefiniowaną regułę, która nam usuwa wymiara. Zobaczcie, zanim to zrobimy, brakuje nam chociażby jednego jeszcze wymiaru. Chcielibyśmy na przykład wymiarować sobie jeszcze od lewej do prawej. Reguła tego nam już zrobiła. Dlaczego? No bo nie wiedziała, do czego ma wymiarować. Usunę na razie te oto wymiary, czyli po prostu uruchomienie reguły. Otworzymy sobie model i zobaczcie, w jaki sposób ta reguła wie, które elementy mają być wymiarowane. No, korzystamy w tym przypadku z nowej funkcjonalności inwentora, czy iLogica, czyli możliwości nazywania geometrii. W tym przypadku zobaczcie, nazwiemy sobie tą ściankę ścianką o nazwie Face 2 i mamy już kolejny obiekt nazwany. I teraz wystarczy tylko powiedzieć regule, że takie obiekty też mają być wymiarowane. W jaki sposób to się odbywa? No zobaczcie, mam tu regułę. Reguła jest, wydaje się, złożona i nie wymagam od Was, żebyście ją w jakiś sposób na pamięć się uczyli, czy wiedzieli, jak ona do końca działa. Oczywiście osoby, które będą chciały więcej z niej wycisnąć, będą musiały się w nią zagnieździć. To, co musicie wiedzieć, to przede wszystkim tak. Musi być, widoki muszą mieć swoje stałe nazwy. View 1, View 2. Jeżeli macie, używacie polskiej wersji inwentora, to zmieńcie sobie na widok 1, widok 2, żeby to ładnie działało. Kolejny element to są zdefiniowane punkty. Punkty to są punkty wstawienia na arkuszu wymiaru. No i teraz, jeżeli będziemy chcieli, i to są punkty dodefiniowane, punkty są definiowane względem współrzędnych położenia Waszych widoków. Widok pierwszy, lewa krawędź, jeśli chodzi o X, bo tak naprawdę tu mamy dwie współrzędne. Współrzędną X i współrzędną Y. Jeżeli na przykład wymiar ma być położony w połowie widoku, to zobaczcie, bierzemy sobie współrzędną X lewej krawędzi, dodajemy do tego szerokość widoku podzielam na pół, no i jesteśmy w połowie widoku. Proste. Myślę, że nie powinno dla Was tu być żadnego problemu, żeby to opanować. Chcemy dodać nowy po prostu wymiar. Więc zobaczcie, polecenie do wstawiania wymiarów jest takie, że wstawiamy ten nasz wymiar na widok numer pierwszy, czyli to dla nas będzie widok view 1, na arkusz i między ścianką, którą nazwaliśmy 2, a ścianką, która się, a lewą krawędzią, lewą ścianką left. W jakim punkcie? Możemy zdefiniować sobie na przykład jakiś własny punkt. Ja tu mam taki punkt 2 zdefiniowany, więc względem tego punktu będzie to wstawione. To polecenie tak naprawdę wykorzystuje, jest tylko takim skrótem do wywołania podprocedurki, która tutaj się znajduje, która jest dosyć długa, nie musicie w nią wnikać. Tak naprawdę ona bierze i przekazuje te informacje do tej podprocedurki i ta podprocedura automatycznie w tym momencie ustawia Wam parametry wstawienia elementów, czy powiedzmy przypisuje do danych krawędzi po prostu wymiary. No i zobaczcie, jak to będzie działało. Uruchamiamy naszą regułę i mamy już dodatkowy wymiar, tutaj zobaczcie, się pojawił. Oczywiście wstawiłem jakiś punkt przypadkowy stawienia tych wymiarów, więc jeżeli nie chce Wam się bawić w dokładne obliczanie położenia Waszych wymiarów, możecie skorzystać jeszcze z innej funkcji, z funkcji inwentora, która jest od dawna. Shift, prawy klawisz myszy, wybieramy wszystkie wymiary na rysunku. Pod prawym klawiszem myszy wybieramy uporządkuj wymiary i wymiary mamy już w tym momencie uporządkowane. Jeżeli macie elementy podobne, to pewnie wiecie, że można było bardzo szybko zmienić, wykorzystać istniejące wymiary poprzez podmienienie modelu referencyjnego. Ale to działa tylko wtedy, gdy macie Wasz rysunek czy model, z którego korzystacie, jest praktycznie bazuje na tym samym jakby wzorcu. W moim przypadku, teraz zobaczcie, podmieniam na zupełnie inny model, w którym tak naprawdę te elementy są zupełnie nowe, zupełnie inne, więc automatycznie wszystkie wymiary Wam znikają. Pewnie coś takiego zauważyliście. No, nie da się w ten sposób wykorzystać. Natomiast z tą regułą, zobaczcie, ja tutaj też mam zdefiniowane w podobnym stylu podstawowe geometrie, czyli na przykład lewą krawędź, prawą krawędź. Mam też zdefiniowany na przykład nowy obiekt o nazwie otwór. No i te elementy jestem w stanie wykorzystać znowu do wymiarowania. I na przykład możemy spróbować dodać wymiar tego położenia tego otworu. Chcielibyśmy go wstawić od podstawy do prawej, z prawej strony. Więc spróbujemy powalczyć w tym. Więc zdefiniujemy sobie, wyedytujemy sobie naszą regułę. I teraz tak, musimy dodać kolejny wymiar.
A dodajmy sobie tutaj w tej sekcji dodawania wymiarów dla widoku pierwszego, czyli możemy wziąć, wykorzystać jakiś istniejący, czyli od podstawy, o, może ten akurat wykorzystamy, między podstawą a górą, góry w tym przypadku nie mam zdefiniowanej, ale mam środek otworu. I zobaczcie, wezmę sobie nie top, tylko hole, bo tak nazwałem sobie tą ściankę, która definiuje mój otwór. I w jakim punkcie? Punkt czwarty nie. Zdefiniujemy sobie nowy punkt siódmy i położenie tego punktu siódmego zdefiniujemy sobie, no być może właśnie bazując na punkcie czwartym, ale chcielibyśmy, żeby wymiar nie znajdował, był ustawiony z lewej strony widoku, tylko z prawej. Jak to zrobimy? No musimy zmodyfikować w tym momencie tutaj po prostu położenie w osi X. Czyli to, co mówiłem wcześniej. Musimy dodać przede wszystkim szerokość widoku, czyli do współrzędnej lewej krawędzi dodajemy szerokość widoku, dodamy jeszcze 1 cm, żeby po prostu było też wymiar się odsunął na zewnątrz, powiedzmy, naszego widoku, nie był ustawiony na modelu. No i to chyba wszystko, co musimy zrobić. Punkt 7 zdefiniowany, zapisujemy i zobaczcie, uruchamiam regułę i wymiaru mojego nie ma. Z jakiegoś powodu nie zdefiniowałem chyba odpowiednio otworu, więc zobaczmy jeszcze raz, kto tutaj mam zdefiniowany. Otwór jest jako hole, dobrze, zdefiniowany. Może tutaj gdzieś pomyliłem, nie wpisałem odpowiednich parametrów, czyli zobaczmy sobie na widoku pierwszym między otworem a punkt siódmy. A, oczywiście nazwa punkt siódmy, nałożyły nam się dwa punkty. Jeszcze raz musimy, usuniemy może wymiary, uruchomimy, no i widzimy, że cały czas jest coś nie tak, więc jeszcze raz musimy wejść tutaj w nasze geometrię. I co z tym punktem siódmym jest? A, oczywiście szerokość widoku pierwszego musimy dodać. Zapiszemy. No, jak widzicie, czasami też z rozpędu popełniam błędy, ale zobaczcie, że teraz już powinno być ładnie zdefiniowane. Czyli mamy wymiary, uporządkujemy je jeszcze i uporządkujemy wersję. No i wymiarowany model już jest tak, jakbyśmy chcieli. Możemy go w ten sposób wykorzystać. Więc widzicie, prosta reguła. Ja tą regułę udostępnię na moim blogu. Będziecie mogli sobie ściągnąć i rysunek, i z regułą, i z częściami. No i spróbować samemu ewentualnie tą regułę dostosować. Jak mówię, reguła nie jest idealna. Ja ją dostałem po prostu w takiej formie, jaka jest. Już dostrzegłem w niej kilka problemów. Delikatnie zmodyfikowałem, ale nadal podejrzewam, że jeszcze mogą być pewne elementy, kształty, których ten program nie będzie robił. No ale to już zostawiam w waszej gestii. Jeżeli potrzebujecie ten program, to poproście kogoś, kto zna programowanie w złym języku, żeby troszeczkę tą regułę wam zmodyfikował, żeby wasze kształty, wasze nietypowe ewentualnie elementy, na które ta reguła nie jest przygotowana, żeby też obejmował i w odpowiedni sposób wymiarował. To wszystko, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że wam się przyda ta regułka i zapraszam na kolejną prezentację.